Dzień dobry. Na pewno jest Wam znane hasło jedz 5 porcji warzyw dziennie. I też pewnie macie świadomość, że jest to dobre dla Waszego zdrowia, bo przecież te wszystkie minerały i witaminy. To teoria. A co z praktyką? W praktyce ja osobiście nie wyobrażam sobie siedzieć w pracy na przykład i głośno chrupać marchewkę, zagryzać liśćmi świeżego szpinaku, a do tego jarmuż. Jarmuż oczywiście świeży, no bo jakby inaczej, przecież wtedy ma najwięcej witamin. Ale kto próbował jeść świeży jarmuż, wie, jak jest twardy. No i dla mnie, jak dla mnie, nie nadają się w ogóle do jedzenia na surowo. No to co zrobić? A wycisnąć sobie sok z tych warzyw, a żeby był jeszcze bardziej smaczny, dodać do warzyw trochę owoców. Powiedziałam wycisnąć? Tak, wycisnąć, bo warzywa i owoce dzisiaj będę zgniatać w wolnoobrotowej wyciskarce ślimakowej, dzięki czemu zachowają one zdecydowanie więcej błonnika, sok nie będzie napowietrzony, więc nie ulegnie również częściowemu utlenieniu i będzie można go zdecydowanie dłużej przechowywać niż przy wyciskaniu w porównaniu właśnie z wysokoobrotową sokowirówką, gdzie składniki w niej są rozdrabniane na drobną masę i są poddawane sile odśrodkowej, żeby właśnie oddzielić ten sok od miąższu. Dlaczego jeszcze jest dzisiaj ze mną właśnie wyciskarka, a nie sokowirówka? Sokowirówka doskonale radzi sobie z takimi składnikami właśnie jak marchew, jabłko, burak, ale niestety problem pojawia się przy zieleninie. Właśnie taki szpinak, jarmuż czy pietruszka. Zapraszam Was zatem na film, w którym pokażę, jak szybko i łatwo można przygotować pyszne porcje warzyw w sokach, które mogą stanowić doskonałą alternatywę dla przekąski, drugiego śniadania czy podwieczorku. A jeżeli jeszcze macie wątpliwości, po co wyciskać, czy nie lepiej pójść do sklepu, szybko kupić, mieć sok, to zwrócę Waszą uwagę na to, że bardzo często taki sok, 100% soku, to woda, sok z zagęszczonego soku i niestety bywa też tutaj bardzo nieciekawy dodatek cukier. No ekstra, gratis jest tani. Druga sprawa to termin ważności takich soków z kartonu. Czy sok, który może stać bez zepsucia przez rok, to jeszcze sok? Ile w nim jest jeszcze witamin, minerałów czy błonnika? Mówię jeszcze, bo najwięcej jest zawsze bezpośrednio po wyciśnięciu i takie świeżo wyciskane soki powinniśmy spożywać. A przygotowanie soku w domu jest dziś naprawdę bardzo szybkie i łatwe. Wszystko dlatego, że producenci mają świadomość naszego braku czasu. Zobaczcie, ta wyciskarka ma duży otwór, przez który możecie wkładać składniki w całości. Możecie włożyć całe jabłko i na przykład długie marchewki. A to zdecydowanie przecież oszczędza Wasz czas. Dodatkowo jej budowa nie jest skomplikowana. Jest prosta w rozłożeniu i złożeniu i ma to na pewno duży wpływ na późniejsze jej czyszczenie, mycie. No właśnie, a propos mycia, producent na przykład w przypadku tego modelu pozwala myć jego elementy w zmywarce. Chociaż ja osobiście przyznam się, że szybciej to robię pod bieżącą wodą i zajmuje mi to maksymalnie do 2 minut. Zabieram się zatem za przygotowanie soków. No i tu też Wam dodam, że producent nie tylko sprzedaje nam swoje urządzenie, ale wygodnie podpowiada nam, jakie soki można przygotować w sposób, można nawet powiedzieć, że mobilny, bo stworzył on aplikację na telefon, gdzie jest mnóstwo świetnych pomysłów. Ja swoje dzisiejsze pomysły również zaczerpnęłam z tej aplikacji. No to teraz zobaczcie, jakie to urządzenie jest w praktyce. Sok, który myślę będą uwielbiały wszystkie panie, ponieważ wspomaga dbanie o urodę, nazywa się Pysznie i Pięknie. To sok o wysokiej zawartości witaminy C i A. A witamina C pomaga chronić przed stresem oksydacyjnym, a witamina A dba o zdrowie naszej skóry. Co będzie potrzebne? No największy tutaj jest ananas, ale z niego potrzeba tylko 1/4. Do tego jedna duża pomarańcza,
3 mniejsze albo 2 duże marchewki, 1 cytryna, no i tutaj jest dzbanuszek, a w tym dzbanuszku jest tłuszcz. Może to być oliwa z oliwek, może być olej rzepakowy, lniany, słonecznikowy, taki tłuszcz, jaki lubicie. I bardzo ważne jest, żebyście właśnie do tego soku dodali tłuszcz, dlatego że witamina A, której jest bardzo dużo w marchewce, zresztą wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak A, D, E i K, nie przyswoją się dobrze bez dodatku tłuszczu, dlatego tutaj na końcu dodamy ten tłuszcz. To co, ja się zabieram za przygotowanie ananasa. Myślę, że ta 1/4 ananasa to będzie gdzieś tutaj. Ananas jest gotowy. Marchewka. Jeżeli macie własną marchewkę albo znacie jej pochodzenie, nie musicie jej obierać. Wystarczy, że odkroicie te zielone końcówki i ona już jest gotowa do wyciskania. Pomarańcza. Możecie zdjąć z niej skórę, możecie ją również zostawić, wyciskarka sobie z tym poradzi. Ale skórka z pomarańczy ma bardzo charakterystyczny, mocny smak i aromat, dlatego ja ją zdejmuję. Ponieważ pomarańcza jest bardzo duża, przekroję ją na 4 części. Została mi już tylko cytryna i z niej dla odmiany nie zdejmuję już skórki. Także jak widzicie, wszystkie składniki mam już przygotowane, to zabieram się za wyciskanie. Jak widzicie, włączyłam wyciskarkę i jeszcze mnie słychać, także urządzenie jest bardzo ciche. To co, zaczynamy. No i została mi już cała cytrynka. Nawet jej nie trzeba popychać. I proszę bardzo, gotowe. Jak widzicie, szybko poszło, bez żadnych problemów. Ja teraz zamykam wylot soku. Zobaczcie, wyjmuję pojemnik i no prawie już przelałam, ale jeszcze zanim przeleję, pamiętajcie, żeby dodać trochę tłuszczu. I zobaczcie, wydawałoby się, że to taki niepraktyczny pojemnik, a wcale, że nie. Jest miejsce na palce, żeby można było chwycić, a tu są bardzo sprytne dzióbki i można wlewać. Eliksir młodości to świetna przekąska. Dlaczego? Jabłka są źródłem błonnika rozpuszczalnego, który wiąże tłuszcze w jelitach, co przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu. Co będzie potrzebne? 2 marchewki, 2 malutkie jabłuszka albo jedno większe, 2 limonki i korzeń imbiru. Właściwie centymetr jego wystarczy. Pamiętajcie, imbir jest bardzo mocno aromatyczny. Jeżeli dodacie go za dużo, sok będzie wręcz ostry, pikantny w smaku. Także nie przesadzajcie z imbirem. Jak przygotować warzywa? W marchewce wystarczy, że odkroicie te zielone końcówki. Pamiętajcie, one mogą spowodować, że sok będzie gorzki. Jabłka. Właściwie nie muszę już nic z nimi robić, nie muszę ich kroić. One są wcześniej, wszystkie warzywa i owoce są wcześniej bardzo dokładnie umyte, także jabłka są gotowe. Limonki również. Imbir, no tu odkroję sobie centymetr. I sok gotowy. Przelewam. Moc ogórka. To pomysł na podwieczorek, na spokojną noc. Dlaczego? Ogórek zawiera witaminy B1, B5 i B7, które pomagają łagodzić uczucie niepokoju. A co będzie potrzebne? Będzie potrzebna ćwiartka melona.
Ten melon waży około 1,2 kg, więc wystarczy w zupełności 300 g. Do tego pół ogórka, do tego całe jedno zielone jabłko, 1/4 limonki i garść świeżych liści szpinaku. Jak przygotować składniki? No muszę je podzielić. Odkrawam melona 1/4. Gniazda nasienne zdejmuję i kroję na troszeczkę mniejsze części. Ogórka kroję na pół, bo potrzeba mi tylko połowę. No i wszystko jest gotowe. Zaczynam wyciskać. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo proste jest z tą wyciskarką robienie soków. Bardzo mi się to podoba. Tutaj obok przycisku włączania jest jeszcze drugi przycisk. Do czego on służy? W przypadku, gdyby się jakoś tak ułożyły warzywa czy owoce, że ciężko by było je zmielić, a tą końcówką nie można by się było dostać do środka, można zatrzymać urządzenie i nacisnąć ten przycisk. On spowoduje, że ślimak będzie obracał się w przeciwnym kierunku i w ten sposób inaczej nam się składniki poukładają w środku. Zielona moc to doskonała propozycja na przykład na drugie śniadanie. Dlaczego? Jarmuż, szpinak i natka pietruszki dostarczają wielu cennych składników odżywczych, m.in. magnezu, kwasu foliowego, witaminy B6, które istotnie wpływają na kondycję układu odpornościowego. Składniki tego soku stanowią wyzwanie dla wielu wyciskarek, dlatego że jest to tak zwana właśnie zielenina, o której Wam mówiłam na początku. Ale jest to wyciskarka ślimakowa, wolnoobrotowa, więc ona sobie z tym poradzi. Co będzie potrzebne? 150 g jarmużu, 3-4 listki świeżej natki pietruszki, 30 g szpinaku, 1 cały ogórek, pół cytryny i 120 g zielonych winogron. Jak przygotować składniki? No, w tym przypadku wystarczy je tak naprawdę tylko umyć. Cytrynę przekroję, bo jest mi potrzebna tylko jej połowa i mogę wyciskać. No to zobaczcie, pamiętacie ile było składników? Była pełna miska. Tyle jest odpadów. I zobaczcie, aż tyle soku. Ja uważam, że to jest świetny wynik. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że przygotowanie 5 porcji warzyw dziennie wcale nie będzie już teraz takie skomplikowane, czasochłonne, trudne i straszne. Bardzo Wam polecam markę Philips. To urządzenie się sprawdziło. Sprawdziło się dzisiaj, ma duży otwór, jest wydajne, czyste, ciche i naprawdę przygotowałam dzięki niemu fajne soki. No właśnie, pomysły. Też polecam Wam aplikację, bo jest wygodna zawsze pod ręką i w komórce. Ja życzę Wam w takim razie dużo zdrowia z warzywami, z sokami warzywnymi, owocowymi, warzywno-owocowymi i do zobaczenia.